Nie mam treści sponsorowanych, nie mam reklam przerywających filmy, ale mam naklejki. Zawsze gratem, Stop Hybrid Go TDI, Stop Hybrid Go V8 i wiele innych. Sprawdź na sklep.zlomnik.pl. Cześć, tu Złomnik. Spałem tylko 5 godzin, jestem trochę niedysponowany, ale postaram się Wam pokazać najwspanialszy samochód, z jakim do tej pory miałem do czynienia na moim kanale, czyli Subaru Libero. Dobrze, że ma łóżko. Dzięki temu się można w nim położyć. Będę Wam o nim opowiadał leżąc. Subaru Libero to jest Cayman, który w Europie debiutował w roku 1984 i doczekał się dwóch generacji i był sprzedawany do roku 1998. Był to taki samochód, w którym Subaru postawiło na połączenie wszystkich najlepszych cech Caymana, dodatkowo jeszcze z terenówką. Auto jest zbudowane na ramię, ma napęd na 4 koła dołączony pneumatycznie i ma 3 rzędy siedzeń, które można w najróżniejszy sposób sobie aranżować. Te Subaru Libera się nazywały w innych krajach Domingo, nazywały się Columbus, nazywały się Sumo, w wersji dostawczej nazywały się Sambar albo Subaru 700. Także można powiedzieć, że podejście Subaru do spójności, jeżeli chodzi o nazewnictwo, było dosyć liberalne. To Subaru Libero pożyczył mi Paweł, który kupił je od człowieka, który jeździł nim wcześniej przez 26 lat, stąd te czarne blaszki WFO, i auto służyło do przewozu maszyn do szycia, które tamten człowiek sobie serwisował. Stąd tak, samochód jest w bardzo oryginalnym stanie, nie jest poprzerabiany, bo poprzedni właściciel tylko wyjmował środkową kanapę, wkładał maszynę do szycia i sobie tak nim jeździł. Natomiast jest w stanie ogólnego zgnicia, jak to samochody japońskie z lat 80., ale nie martwcie się, bo Paweł planuje remont tego wozu i już za jakiś czas ten wspaniały egzemplarz Subaru Libero E10 będzie znowu nas cieszyć na drogach, na chwałę Caymanów. Co w nim jest przede wszystkim genialnego? Genialny w nim jest silnik, a dokładnie jego umiejscowienie. I teraz uwaga, będę teraz się dostawał do silnika. Zaczynamy sobie od oczywiście otwarcia klapy bagażnika, zabrania tych prospektów, które Wam później pokażę. Następnie musimy, uważajcie, to jest hit, zwolnić tylny zderzak. I oto mamy już dostęp częściowy przynajmniej do silnika. Tutaj widzimy, prawda, układ wydechowy, tutaj można sobie dodać oleju. Co ciekawe, tutaj się znajduje wlew płynu do chłodnicy, a po tej stronie znajduje się wlew płynu do spryskiwaczy od spryskiwacza tylnej szyby. Jeżeli pamiętacie film z Kiją Pride, to tam wlew był po tej stronie. Dalsza procedura dostępu do silnika przedstawia się następująco. Łapiemy za dźwignię z tej strony kanapy i jest to dźwignia taka dwustopniowa, bo najpierw trzeba ją dać trochę do góry. Wtedy kanapa idzie tam trochę tak, wtedy dźwignię dajemy do dołu, kanapa nam idzie tak, a następnie kanapę stawiamy do pionu i zaczepiamy sobie paskiem tutaj za taką szlufkę. I tym sposobem mamy teraz 2 rzędy siedzeń i wielki bagażnik. Ale żeby się dostać do silnika, unosimy sobie tę całą wykładzinę plastikowo-gumową, co też nie jest bardzo takie wcale proste. Znajdujemy śrubokręt będący na wyposażeniu tego samochodu i odkręcamy sobie dwie śruby znajdujące się tutaj na tylnym pasie. Śruby się dosyć łatwo wykręcają, bo je wcześniej trochę poluzowałem, żeby się na filmie nie siłować z tymi śrubami. No i jak się już dostaniemy, prawda, tego do silnika, odkręcimy te śruby, to możemy sobie otworzyć tę pokrywę i naszym oczom ukaże się układ napędowy. A jakiż to silnik napędza nam to japońskie cacko? No, Subaru, prawda? To pewnie sobie myślicie, że będzie tam bokser. Nie ma tu żadnego boksera. Jest trzycylindrowy, rzędowy 1.2. I co jest genialne w tym samochodzie? Że ten silnik jest umieszczony dokładnie tam, dokładnie tak, że nie zajmuje w ogóle żadnego miejsca w kabinie. W przypadku tych innych Caymanów, którymi wcześniej jeździłem, jak moje Kary czy Hijet, którego już testowałem, silnik jest pod przednimi siedzeniami, czy też troszkę za przednimi siedzeniami, przez co fotele przednie idą trochę wyżej, a potem jest układ napędowy z wałem i z mostem i ze wszystkim, przez co ten układ napędowy zajmuje w tym malutkim samochodzie niepotrzebnie dużo miejsca. Tutaj układ napędowy jest dokładnie nad osią napędzaną, no głównie napędzaną, bo jeszcze przód jest też dołączany, i jest tak kompaktowy, że naprawdę nie zajmuje praktycznie w ogóle miejsca. Po zamknięciu tej pokrywy właściwie mamy normalny bagażnik. Jest to absolutnie genialne. No to mamy już pierwszą genialną rzecz w Subaru Libero, czyli silnik i układ napędowy. Te
teraz przechodzimy do wnętrza, które jest przejawem po prostu najwyższego już motoryzacyjnego, designerskiego, wzorniczego geniuszu. Zobaczcie. Samochód wielkości praktycznie niewiele większy od malucha ma 7 pełnowymiarowych miejsc i jest w stanie w nim jechać 7 niezbyt rosłych osób. Ale tak, siedzę teraz sobie w drugim rzędzie, jakby co to jest test siadania samemu za sobą i jest tutaj całkiem wygodnie, jest fajnie, jest podłokietnik, jest naprawdę bardzo ładna ta tapicerka, taka płócienna w krateczkę, lata 80. naprawdę w pełnej krasie. A teraz uwaga, robimy test siadania samemu za sobą, czyli test siadania samemu za sobą do kwadratu. Po raz pierwszy w moim filmie siadamy. Siadamy sobie w trzecim rzędzie i tutaj też jest bardzo wygodnie. Okej, może na kolana nie jest bardzo dużo miejsca, ale to jest samochód, którym można byłoby spokojnie jechać w 5, 6, nawet 7 osób na jakieś rybki, prawda, takie rzeczy. Nie wiem dlaczego akurat rybki. Dobra, wysiadanie jest mniej śmieszne, właśnie utknąłem. Muszę jakoś inaczej to zrobić. W mordę kopany, no. Dalej jest genialny. Jakby tego było mało, to jest też oczywiście wóz kempingowy, czyli camper. Można sobie z nim zrobić łóżeczko. I teraz uwaga, jak się robi łóżko. To jest dosyć skomplikowane, wymaga sporo siły i trzeba mieć 3 ręce. Podnosimy sobie tę dźwignię, wciskając jednocześnie ten przycisk zwalniający nam tutaj rygiel. Wtedy całe to idzie sobie w ten sposób do przodu. Potem opuszczamy sobie to. Podłokietnik dajemy tak. A teraz tylna kanapa. I teraz sobie tylko ten element, podnosząc tutaj dźwigienkę, wyregulowujemy do właściwej pozycji łóżkowej. O! I mamy już pozycję łóżkową. Gotowe. Trochę mi tu brakuje jakiejś poduszki. Łóżko jest na tyle długie, że nawet taki spory gość jak ja byłby tutaj w stanie spać. No może nie jest to super wygodne, ale w końcu pamiętajmy, że mamy do czynienia z autem niewiele dłuższym od malucha. A po położeniu oparcia kanapy środkowej możemy sobie właściwie z niego zrobić stolik. I na tym stoliku właśnie rozłożyłem prospekty, które mi dostarczył właściciel tego samochodu. Są to oczywiście prospekty oryginalnego Libero z lat 80. Pokażę wam teraz te prospekty, bo one są równie genialne co cały ten samochód. Niestety egzemplarz Pawła nie ma już tych genialnych naklejek, kto się zdjął, takich tutaj pasów i napisu 4WD na boku, ale mam nadzieję, że po remoncie się pojawią. To jest niemiecki prospekt Subaru Libero, który nam pokazuje szczęśliwą rodzinę jadącą sobie na jakąś wycieczkę swoim Libero. A jak się go rozłoży, to to samo Libero zamienia się nam w wóz towarowy, którym dwóch panów przewozi jakieś kontenery. A tutaj nam z lewej strony pokazano, ile możliwych konfiguracji wnętrza jest w tym samochodzie. No, 3 rzędy, 2 rzędy, jeden pusty, drugi, no wiadomo. Obracanie foteli, do tego jeszcze przejdziemy. Łóżko, wersja całkowicie towarowa. A to już nawet nie wiem co jest, bo aż tak dobrze niemieckiego nie znam. No w każdym razie jest to genialny prospekt pokazujący nam szczęśliwych ludzi w Libero, którzy nie wiedzą z jak potwornym niebezpieczeństwem stykają się jeżdżąc Cayvanem, który nie ma właściwie żadnej strefy zgniotu, a właściwie strefa zgniotu zaczyna się od kierowcy. Niemiecki oddział Subaru zalecał zabezpieczenie podwozia tego samochodu środkiem Terotex. Bardzo dobrze, bo jak ktoś nie zabezpieczył, no to potem wyglądało tak jak to. Jest też katalog z akcesoriami, jest kangurek, jest drabina z bagażnikiem dachowym, są takie kołpaki. Nie wiem po co, skoro oryginalne kołpaki w tym wozie są dużo ładniejsze. Halogeny, sportowa kierownica, jak chcesz trochę sportu poczuć w swoim Subaru. Dodatkowe dywany, no i najlepszy sztos, generator prądu, agregat prądotwórczy, oryginalny agregat Subaru. Na tym nie koniec, bo jeszcze mamy prospekt wersji japońskiej pod nazwą Subaru Sambar Try. Try, can you try, ma inne lampy i ogólnie jest jeszcze lepszy, bo ma na przykład dodatkowe okienka w dachu. Ma takie gigantyczne lusterka, które w Japonii były w swoim czasie obowiązkowe. Ma kołpaki, no po prostu już jest tam cały miękki, jak widzę te kołpaki. A tu widzimy przekrój przez mechanikę Subaru Libero, Domingo, Columbus, Sumo i innych takich rzeczy. Widzimy, że całe auto jest zbudowane na solidnej ramie. Dopiero na tę ramę jest nałożone to takie malutkie, śmieszne nadwozie. No i dzięki temu ten samochód tak naprawdę jest terenówką, do czego zaraz przejdziemy. Powiem wam, że w trosce o dobrostan tego samochodu musiałem zrezygnować z obracania przedniego fotela. Tutaj jest wajcha, która do tego służy. Można sobie ją przesunąć. Ale fotel się niestety nie obraca, coś się zablokowało. Nie będę za to szarpał. W sumie to jest zabytkowy pojazd, więc oszczędźmy go.
Tu się znajduje bardzo ważna deklaracja ze strony producenta. To jest model Super Deluxe. Warto jeszcze zwrócić uwagę na te kołpaki, one są piękne. One mi przypominają w jakiś sposób model Subaru XT, nie wiem w czym, ale ja w nich widzę coś z Subaru XT. Otwieranie tej klamki, która zresztą jest pęknięta, troszkę wymaga siły i wyczucia, ale teraz sobie wsiądźmy do wnętrza, pokażę Wam, wnętrze jest genialne. Nie wiem, czy już to mówiłem, ale cały ten samochód jest genialny. Chyba się powtarzam dzisiaj troszeczkę, ale to dlatego, że za krótko spałem. Pierwsze, to nam się rzuca w oczy w tym wnętrzu, mówię szybko, bo mi się bateria kończy, to jest dźwignia biegów, wielka, bardzo długa, z przyciskiem 4WD tutaj. Ten przycisk można załączać nawet w czasie jazdy i w tym momencie pneumatyczny siłownik dołącza nam napęd przedniej osi i dalej możemy sobie już jechać w terenie. Oczywiście auto nie ma centralnego mechanizmu różnicowego, więc z 4WD jeździmy tylko w warunkach terenowych, nie po asfalcie. Jest 5 biegów, dzięki czemu tym autem się da całkiem żwawo jeździć. Potem jeszcze do tego przejdę, dlaczego to jest takie ważne akurat w tym samochodzie. Mamy zegary, prymitywne oczywiście jak to w Kajwanie, natomiast bardzo śmieszne są te malutkie cyferki, które nam pokazują, na którym biegu można jechać do jakiej prędkości. 1, 2, 3, 4 i na czwórce można podobno zapinać nim 120 na godzinę. Ciekaw jestem, czy jakiś śmiałek się kiedyś na to zdecydował. Tu mamy regulację siły nawiewu. Najśmieszniejszą, jaką widziałem, bo jest to takie pokrętełko malutkie, które wygląda jak jakiś guzik, a ma tylko 3 pozycje. Off, low i high. Off, low i high. Także nie za wiele tu jest tej regulacji. Reszta regulacji nawiewu jest tutaj, na tym panelu. Też jest to dziwne, że jest oddzielone od siebie. Nie wiadomo, dlaczego tak jest, ale tak jest. Tu jest hot i cold. Wiadomo, kierunek, czyli góra, dół. I zamknięty, otwarty panel nawiewu, znany z każdego japońskiego auta. Z ciekawostek to jest jeszcze włącznik tylnej wycieraczki, który tutaj się, prawda, włącza w ten sposób spryskiwacz, a w ten sposób się włącza normalnie tylną wycieraczkę. No i 2 guziki na kierownicy. Malutkie światła awaryjne. O, w ten sposób. I P. Nie wiem, co to jest P. Ruszamy teraz na przejażdżkę Libero, podczas której nastąpi już ostateczny knockout. Jeżeli do tej pory nie wierzyliście, że ten samochód jest przejawem geniuszu, to podczas tej przejażdżki się to okaże i już nie będziecie wtedy mieli żadnej wątpliwości. Testujemy zawracanie. Pali oczywiście od dotknięcia, jak to japoński wóz. Zwalniamy sobie ręczny i zawracamy. Widzicie to? Widzicie to? Auto 4x4, które tak zawraca. Niby się wydaje, że wszystko jest normalnie. No, Kejwan to Kejwan. O czym tu gadać? Siedzi się dziwnie, jedzie się na samym przodzie samochodu. No, cóż nam ciekawego się tutaj może zdarzyć? Otóż nie. Ten Kejwan, za sprawą tego, że silnik znajduje się z tyłu, jest cichym Kejwanem. W normalnym samochodzie tego typu, kiedy silnik jest tutaj pod fotelami, w kabinie jest tak straszliwy hałas, że już jazda z prędkością 60 km na godzinę jest czasem nawet dosyć problematyczna. U mnie w Suzuki Kary 60 na godzinę to był taki próg bólu, powyżej którego to już był hardcore. Więc jakby nie dość na tym, że to jest genialnie praktyczny Kejwan, to jeszcze w dodatku jest to cichy Kejwan. A jeszcze jakby tego było mało, to nie dość, że jest cichy, to jeszcze jest bardzo dynamiczny, ponieważ te 3 cylindry się wkręcają lepiej na obroty niż 4 cylindry i auto po prostu odjeżdża. Ja mu wciskam, aż się kamerka wywróciła. W tej chwili już mam 60 na godzinę i w aucie jest normalnie cicho, jak w każdym samochodzie. No może odrobinkę głośniej, bo ten szum powietrza z powodu tego wysokiego nadwozia jest zauważalny, ale ogólnie jest dużo lepiej niż w jakimkolwiek innym Kejwanie, którym jeździłem, czyli Suzuki Kary, Daihatsu Hi-Jet. Kiedyś jeszcze dawno jeździłem takim innym, nowszym Kary. Tam też było strasznie głośno. Tu jest nieporównanie ciszej i silnik jest nieporównanie bardziej dynamiczny. Autentycznie jestem tym samochodem zajarany jak małe dziecko. Mam ochotę sobie kupić Subaru Libero, pierwsze jakie znajdę na OLX-ie i jechać nim na wyprawę dookoła świata. Ten samochód jest obiektywnie, nie do podważenia, najlepszym samochodem, jaki można zbudować. Wszystko, co tutaj jest zrobione od początku do końca z takim przemyśleniem, żeby ten samochód spełniał najlepiej tę funkcję, dla której wymyślono samochód in the first place. Ja przepraszam, że się tak denerwuję, bo krótko spałem. Wtedy jestem bardziej drażliwy, a teraz w dodatku nie dość, że krótko spałem, to jeszcze mało zjadłem i jestem i głodny, i niewyspany, ale jeżdżę Subaru Libero i z tego powodu jestem tak szczęśliwy.
Nie wiem, ja chyba nie pojadę go oddać właścicielowi. Ja chyba pojadę nim sobie po prostu do domu, a właściciel dostanie mojego okulara. Ciekawe, czy będzie zadowolony z takiej zamiany. No w końcu powinien być. W końcu to jest jakieś tam brzydkie, parchate, zgniłe Subaru, a on dostaje prestiżowego niemieckiego sedana. Sedana, kumacie, sedan. Sedan to jest taki samochód, który wygląda jak wóz konny z doczepionym kufrem. Sedan to jest najgłupsza wersja nadwoziowa, jaką sobie można wyobrazić. Jeszcze sedan dwudrzwiowy, to już jest w ogóle przebój. Szkoda nawet gadać. Drzwi przesuwne z obydwu stron. O. I to było Subaru E10 Domingo, Libero, Sumo, Columbus, jakieś tam jeszcze inne, Sambar 700 i jak się tam ono w ogóle nazywało. Najbardziej genialny samochód, jaki do tej pory opisywałem na moim kanale i pokazywałem. Jeżeli sądzicie, że ten samochód dostanie nagrodę Złotego Gabanosa w 2019 roku, to się nie mylicie. Nawet nie ma sensu, żebym kręcił w ogóle te całe Gabanosy 2019 w przyszłym roku, bo wiadomo, że Libero dostanie Gabanosa. No po prostu nie może być inaczej. Ten samochód jest genialny pod każdym względem. Czego by się tutaj człowiek nie dotknął, to jest po prostu przemyślane w taki sposób, że oczy wypadają z zachwytu i takie to jest, że tak to w ogóle można zrobić. No niestety już nie można, bo europejskie normy bezpieczeństwa już nie pozwalają na produkowanie aut, w których kierowca jest strefą zgniotu. Wiadomo, trudno się temu dziwić. Nie ma za bardzo już w tej chwili alternatywy dla takiego samochodu, więc jeżeli ktoś kupił taki wóz parę lat temu za 3-5 tysięcy złotych, to zrobił świetny interes, bo te auta drożeją jak szalone, ponieważ nie ma innego samochodu tego typu. Jeżeli ktoś chce małego busika i to jeszcze z 4x4 i takiego wszechstronnego, zostaje mu tylko takie małe Subaru. I to wszystko już w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Zajrzyjcie na sklep.zlomnik.pl, naklejki, e-booki i inne gadżety. Zawsze gratem. Do widzenia, Zbigniew Łomnik.